Krzysztof Brejza, senator Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, panie senatorze. Dzień dobry państwu, dzień dobry, panie redaktor. W dwóch zdaniach skomentujmy te decyzje Pentagonu i Stanów Zjednoczonych. Stany Zjednoczone wysyłają do Europy, w tym do Polski, swoich żołnierzy w ramach wzmocnienia wschodniej flanki NATO. No, bardzo dobra decyzja. Nie wiem, czy podobną decyzję podjąłby prezydent Trump. Nie wiem, czy podobną decyzję podejmowaliby przywódcy NATO, gdyby rządzili w państwach członkowskich ludzie z frakcji pana Kaczyńskiego-Morawieckiego. Chodzi mi o panią Le Pen, która mówi o Ukrainie jako sowieckiej, przepraszam, rosyjskiej strefie wpływu. Dobra decyzja Stanów Zjednoczonych, aczkolwiek sytuacja jest bardzo poważna. Mhm. Spodziewa się pan w najbliższym czasie, o to samo pytałam Jarosława Gowina, że faktycznie Rosja podejmie próbę ataku, jeżeli chodzi o Ukrainę? To jest jednak takie wciąż na etapie straszenia? Klasycznie trzeba odpowiedzieć. Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. Jeżeli nie będzie reakcji środowiska międzynarodowego, to Putin będzie sytuację zaogniać. Bardzo ważne są dostawy sprzętu, nowoczesnych pocisków dla armii też ukraińskiej. Ten sprzęt, który z Wielkiej Brytanii przylatuje. Bardzo ważny sygnał daje teraz prezydent Stanów Zjednoczonych. Ja wierzę, że to do tego konfliktu militarnego nie dojdzie. Aczkolwiek pokazuje to brutalność polityki rosyjskiej. Taką brutalność w tym środowisku Europy Środkowo-Wschodniej, która powinna być przestrogą dla polityków PiS w Polsce, żeby nie układać się międzynarodowo, chodzi mi o ten szczyt w Warszawie czy szczyt w Madrycie, z politykami w Unii Europejskiej z marginesu, z zielonymi ludzikami, bo granie w jednej frakcji z zielonymi ludzikami wspierającymi Putina jest antypaństwowe, antynarodowe, jest wymierzone przeciwko interesowi Polski. Interesem narodowym Polski jest silna Unia Europejska i bezpieczeństwo gwarantowane w ramach oczywiście Unii Europejskiej, ale przede wszystkim NATO. Dlaczego nie chcecie rozmawiać o ustawach covidowych, jak twierdzi Prawo i Sprawiedliwość? Ale jak to nie chcemy rozmawiać? No tak, usłyszałam taki komentarz Prawa i Sprawiedliwości po wtorkowym głosowaniu w sprawie ustawy Lex Kaczyński. No, czy nie chcecie rozmawiać? Ale o czym tu rozmawiać, jeżeli w ostatnich dwóch latach opozycja zgłaszała chyba 600 poprawek do tych ustaw covidowych, przyjętych było bodajże tylko kilkanaście. Prezes Kaczyński chyba z jakiegoś takiego resentymentu do epoki PRL wychodzi teraz z propozycją ustawy Lex Confident, czyli ustawy zakładającej, że ludzie będą na siebie wzajemnie donosić w miejscach pracy. My mamy nad tym rozmawiać? Nie ma nad czym rozmawiać, nad mechaniką donoszenia, szczucia ludzi jeden na drugiego. Polska jest w ogromnym kryzysie, w kryzysie demograficznym, jaki nie miał miejsca od 1945 roku. Od czasów II wojny światowej. Błędna polityka rządu doprowadziła do dziesiątków tysięcy nadmiarowych zgonów. Bilans demograficzny jest dramatyczny, to jest 200 tysięcy. 100 tysięcy osób umarło z powodu pandemii. I trzeba powiedzieć sobie wprost, no odpowiada za to rząd. To rząd rządzi. Rząd podejmuje decyzje skutkujące, decyzje błędne, skutkujące tym, że tysiące Polaków umarło. No każdy z nas ma w kręgu znajomych osoby, które zmarły na skutek pandemii, szeroko rozumiane, bo to są ich zakażenia oczywiście koronawirusem, ale to też jest późna diagnostyka, to jest załamanie służby zdrowia spowodowane tym, że rząd nie rozdzielił szpitali, nie stworzył, mimo że proponowaliśmy to już dwa lata temu, rząd nie tworzył białych szpitali. Rząd nie rozdzielił służby zdrowia tak, żeby służba zdrowia obsługiwała choroby onkologiczne, kardiologiczne, bez żadnych tutaj zawirowań. System został zmieszany, nawet transport sanitarny został zmieszany i skutkuje to wielkimi tragediami. A kiedy zgłaszamy jako opozycja 20 miliardów złotych poprawkę do budżetu potrzebną, żeby zahamować
tę falę śmierci, która przetacza się przez Polskę, to posłowie PiS głosują przeciw. No my chcieliśmy konkretnie 20 miliardów złotych w budżecie na ratowanie życia Polaków. Nie ma niczego ważniejszego obecnie od walki o życie Polaków. Mamy najgorsze wskaźniki w Unii Europejskiej, a PiS głosuje przeciw. PiS traci większość? Jarosław Kaczyński traci kontrolę nad PiS-em. Głosowania w Sejmie są wymuszane. Widać, że ta większość jest sklejona, zbierana na bieżąco. Zbierana zapewne i z ich przy pomocy haków i przy pomocy stołków, czyli metoda kija i marchewki. No tak się nie da rządzić. W zasadzie Jarosław Kaczyński nie rządzi. No, nie ma ministra zdrowia. Ten organ nie istnieje. Przepraszam, bo nie puści mnie, bo po prostu ma jakiś pan problem straszny. Już. Przepraszam. No powinien przepuścić rzeczywiście. No nie, no, człowiek włącza kierunkowska, jest kawałek przed nim. Nie! Tak. No ale to takie polskie strasznie. To tak na marginesie. Nie, bez przesady. Niestety. Nie, no za kierownicą wychodzą prawdziwe charaktery ludzi, tak. W wielu miejscach tak jest. Natomiast wracając do tematu PiS-u, no nie ma rządu, to jest najgorsze, tak? Nie ma żadnej polityki, nie ma decyzyjności. Podobno Jarosław Kaczyński teraz się obraził, ogłosił gdzieś, że nie będzie podejmować kolejnej ustawy antycovidowej. No to jeżeli oni nie chcą rządzić, to niech podadzą rząd do dymisji, bo ja nie rozumiem, po co jest wicepremier do spraw bezpieczeństwa albo minister zdrowia, po co on pobiera wynagrodzenie, skoro nic nie robi. Mhm. A tak jak powiedział wczoraj Donald Tusk, uważa pan, że powinno się odbyć głosowanie w sprawie w związku z tym wotum zaufania wobec rządu? Po klęsce PiS-u i klęsce Jarosława Kaczyńskiego w tak kluczowym głosowaniu w sprawie tej ustawy Lex Confident, tak, no, rząd powinien dać sygnał, że ponosi odpowiedzialność. Na razie jest polityka uciekania od odpowiedzialności, migania się, klejenia większości gdzieś tam w kuluarach od głosowania do głosowania. Ta propozycja Donalda Tuska jest bardzo dobra. Ona dałaby taki czytelny sygnał wszystkim Polakom, że leci z nami pilot. Mamy wrażenie wszyscy, że tego pilota nie ma. No, to jest tak, jakby Jarosław Kaczyński wyszedł z kokpitu, udał się na koniec samolotu, zostawił stery bez autopilota i stwierdził, okej, okay, no ale to no, chyba no, nie wiemy celu, to. Żeby to zostawić. Albo szedł z mostku statku w trakcie burzy, sztormu. Tysiące Polaków umiera, dziesiątki tysięcy Polaków umiera. Jest jeden wielki chaos i z Polskim Ładem, i afera inwigilacyjna opozycji, i załamanie służby zdrowia, kryzys gospodarczy, drożyzna, inflacja. A Jarosław Kaczyński schodzi z mostku, zostawia stery i gdzieś zmierza, nie wiem, położyć się, odpocząć i twierdzi, że nie musi tym wszystkim kierować. Myśli pan, że będzie wyciągał jakieś konsekwencje wobec osób, które zagłosowały przeciwko tej ustawie, na której tak bardzo mu zależało, albo wstrzymały się od głosu? Jarosław Kaczyński jest pamiętliwy. Z pewnością będzie wnioski w przyszłości wyciągać przy konstruowaniu list wyborczych, ale z drugiej strony to też pokazuje, że jest grupa duża posłów, która niekoniecznie widzi siebie na listach PiS-u. To jest taki sygnał, że może powstać coś nowego. Nie wiem, czy powstanie jeszcze w trakcie tej kadencji, ale jeśli chodzi o same listy wyborcze, to jest taki sygnał, że ci ludzie niekoniecznie czują się w 100% związani z Jarosławem Kaczyńskim. Konsekwencje prawdopodobnie będzie wyciągał, jeżeli chodzi o Polski Ład. No bo to już się wczoraj chyba RMF podało nieoficjalnie takie informacje, że prawdopodobnie minister finansów straci stanowisko i jego zastępca. W ramach czystek personalnych. Tak, no. Tak prezes mówi, że trzeba wyciągać... przeprowadzić czystki, wyciągać konsekwencje personalne. No to jest taki powrót do metod perelowskich. Proszę zauważyć warstwę językową. Powołuje sekretarzy wojewódzkich w PiS-ie, tak jak sekretarze byli w latach 80. Przeprowadza rozliczenia personalne w Ministerstwie Finansów.
gdyby poważnie do tego podchodzić, no to premier Kaczyński powinien sam siebie zdymisjonować, albo siebie i Mateusza Morawieckiego. To oni za to odpowiadają. No przecież to jest pomysł Jarosława Kaczyńskiego i sztandarowy pomysł Mateusza Morawieckiego. A teraz takie zapowiadanie jakichś czystek w Ministerstwie Finansów no, świadczy tylko i wyłącznie o słabości, o przerzucaniu odpowiedzialności na ministra finansów, odpowiedzialności za ten chaos, w którym żyją przedsiębiorcy, wszyscy Polacy. Nikt nie wie, jak się rozliczać. Ceny eksplodowały do góry. Wczoraj się zbuntowali, pewnie pan czytał. Tak. Napisali, że nie podoba im się Polski Ład, bo dostali mniejsze pensje. Pracownicy z ZUS-u zarabiają znacznie mniej. Księgowi nie wiedzą, jak rozliczać ten system, który przypomina jakiś taki labirynt, jeden wielki. Wprowadzany, proszę zauważyć, też Polski Ład w kryzysie, w trakcie pandemii. Jedno wielkie szaleństwo. Powstanie według pana sejmowa komisja śledcza w sprawie inwigilacji? Chciałbym, żeby komisja powstała. Mhm. I ona powstanie. Jeżeli nie powstanie w tej kadencji, to powstanie z pewnością w przyszłej kadencji, bo doszło do największej afery szpiegowskiej, afery inwigilacyjnej opozycji od 30 lat. Znaczy Jarosław Kaczyński budował mit PiSu na tym, że rzekomo był inwigilowany na początku lat 90. Był tam wymieniany pułkownik Lesiak, tak? Jarosław Kaczyński, gdy spojrzy w lustro, to zobaczy pana pułkownika Lesiaka, zobaczy te same metody, tak? Szafa Lesiaka to jest jakaś marna półeczka w porównaniu z tymi magazynami danych, które zbierali ludzie Kaczyńskiego w trakcie kampanii wyborczej. Przecież o to chodziło z włamaniami do mojego telefonu. Półroczna, permanentna inwigilacja. Jak ustalili eksperci Citizen Lab, bardzo duże pakiety danych wypływały w kampanii wyborczej, również w trakcie kampanii wyborczej. Włamania, hakowanie sztabu tak naprawdę koalicji zakończyło się kilka dni po wyborach. No i sprawa ma taki... Można to podsumować tym, że to miało nie wyjść, tak? Mm-hmm. To znaczy oni byli pewni, że będą bezkarni. W 2019 roku NSO zapewniało ich, że to nigdy nie użyje światła dziennego, ale technika poszła do przodu i cała sprawa wychodzi na jaw. Oczywiście to jest wierzchołek góry lodowej. Jestem przekonany, że ten sposób uprawiania polityki, taki neo-esbecki, stosowany był na szerszą skalę. Ale powtórzę jeszcze raz, no to jest powrót, to są metody, które nie miały miejsca od 30-40 lat. Była taka operacja Gracze w latach 70., pod koniec lat 70. Metody fałszowania korespondencji, tak jak w moim przypadku, przecież oni włamali się do telefonu, sfałszowali korespondencję, spreparowali ją, puścili w telewizji rządowej w trakcie kampanii, żeby we mnie uderzyć. To są metody wprost przeniesione ze służb bezpieczeństwa. I ciekawe też, że ten system został zakupiony poprzez spółkę ludzi też ze służby bezpieczeństwa. No właśnie, bo mówimy i o to nich... się do Jarosława Kaczyńskiego przyklei, tak? Ten jego ostatni wywiad, no to jest wywiad strachu. On czuje odpowiedzialność za to i czuje, że ta sprawa zarówno w Polsce, jak i w środowisku międzynarodowym do PiSu będzie przyklejona i będzie takim pomnikiem rządów PiS na lata. Oni dopuścili się nielegalnej, bezprawnej inwigilacji, szpiegowania sztabu opozycji Watergate do sześcianu. On zdaje sobie konsekwencje z tego, że już teraz na Zachodzie ta sprawa jest przecież i w Parlamencie Europejskim podnoszona. I dlaczego Izrael zabrał licencję im w listopadzie? No właśnie dlatego, że to służby izraelskie ostrzegły rząd Izraela, że ten system do walki z terroryzmem w Polsce był użyty do walki z opozycją. Z opozycją. Kto powinien w takim razie być pociągnięty do odpowiedzialności za to wszystko? Kim są ci przecież oni? Jest grupa w PiS-ie, grupa służb, która rządzi teraz w Polsce. To są ludzie oczywiście Mariusza Kamińskiego. Mariusz Kamiński, Zbigniew Ziobro, to jest ta dwójka, która te frakcje pobudowała. Specgrupa oczywiście też w samych służbach,
która użyła broni przeciwko terroryzmowi do walki z opozycją, no ale jestem przekonany, że o całej sprawie wiedział Jarosław Kaczyński. No, decyzje w PiS-ie zapadają w tak kluczowych sprawach, w tak węzłowych sprawach, jak szpiegowanie sztabu opozycji. No, to są decyzje, które musiały zapaść najprawdopodobniej na Nowogrodzkiej. No, no nic nie dzieje się, jeśli chodzi o tego typu kroki, bez wiedzy Jarosława Kaczyńskiego. Dlatego on zdaje sobie sprawę z powagi tej sytuacji i zdaje sobie sprawę z konsekwencji. Raz byli rozliczeni już za sprawę nielegalnych podsłuchów ludzi samobrony, niszczenia operacją służb Andrzeja Leppera. I on wie, że w tej sprawie akurat, w sprawie ataków na sztab opozycji, tego materiału dowodowego jest co najmniej tak samo dużo i ta prawda wychodzi i wyjdzie na jaw. A łączyłby pan tą inwigilację i te podsłuchy z Pegasusem, z tymi wszystkimi mailami, informacjami, telefonami, które się pojawiają, jeżeli chodzi o no, wiele osób, tam o córkę Romana Giertycha, Dubois nazwisko, Budka i tak dalej, i tak dalej. Tak, to z telefonu mojej żony też wykonywano też. Przecież tak. Tego typu ataki. Mecenas Matczak. Mecenas Matczak. Wiąże te dwie sprawy. Komuś zależy na tym, żeby sprawę szpiegowania opozycji rozmydlić. I uważam, że jest to operacja właśnie jakiejś grupy, której zależy na medialnym przykryciu, rozmyciu, takiej dezintegracji też osobowej poprzez uderzenie w mecenasa Giertycha, w Pawła Wojtunika, czy też w moją rodzinę. Jest to moim zdaniem powiązane. I szkoda, że państwo PiS, które miliony, dziesiątki milionów potrafi z funduszy pokrzywdzonych wydawać nielegalnie na zakup broni do walki z opozycją, nie jest w stanie złapać sprawców. No, proszę zauważyć, że te ataki z telefonu mojej żony, podszywanie się pod telefon mojej małżonki miał miejsce chyba 3 tygodnie temu. Nie złapano sprawcy, tak? Sprawcy, sprawców. Dobra, teraz w ogóle jakieś sprawy? To, że zostało zgłoszone, to jedno, ale żona zgłaszała tę sprawę. No podobno jest coś prowadzone, ale słyszeliśmy tyle o powołaniu cyberbiur do spraw bezpieczeństwa. Miliony na inwigilację. Okazuje się, że to państwo PiS pokazuje swoją siłę, jeśli trzeba przeprowadzić jakąś operację w trakcie kampanii wyborczej przeciwko opozycji. Tutaj inwigilacyjnie, prowokacyjnie potrafią operację Brejza przeprowadzić, żeby podsłuchiwać sztab i uderzać w sztab wykradzionymi, manipulowanymi SMS-ami. Ale z drugiej strony, jeśli chodzi o złapanie sprawcy tej prowokacji, no są bezsilni. No pytanie, dlaczego są bezsilni? Czy są bezsilni dlatego, że nie mają środków? I nie są w stanie tego zrobić? Czy po prostu chcą być bezsilni? A ktoś z opozycji jeszcze weryfikuje w tym momencie swoje telefony? Sprawdza, czy nie był też inwigilowany? Tak. Trwa ten proces. Jestem przekonany, że jeszcze usłyszymy o tej sprawie. Zresztą proszę też zauważyć samo oświadczenie NSO z wczorajszego programu Czarno na Białym dla TVN-u. Oni pośrednio przyznali, że miały miejsce ataki na opozycję w Polsce, ataki na aktywistów, na opozycjonistów i przyznali się do reakcji w tej sprawie. Uważam, że tą sprawę powinna zbadać komisja śledcza. W prokuraturę nie wierzę. Proszę zauważyć, że 5 miesięcy temu złożyłem zawiadomienie do prokuratury w sprawie włamania. Po 4 miesiącach prokuratura w Ostrowie, ta sprawa krążyła po całym kraju. Łaskawie prokuratura w Ostrowie wszczęła śledztwo, ale w tej sprawie nie zrobiła nic. A sprawę można bardzo łatwo wyjaśnić, wystąpić o wnioski do Sądu Okręgowego w Warszawie, sprawdzić, czy takie wnioski były kierowane i prawdę w tej sprawie poznamy. A propos prokuratury, to jeszcze na koniec zapytam o prokuratora Święczkowskiego, który do Trybunału się wybiera. Co pan o tym sądzi? Akcja ewakuacja, pani redaktor.
akcja ewakuacja. Czyli jednak wyskakiwanie z okrętu osoby najbardziej odpowiedzialnej, przecież to prokurator krajowy podejmował decyzję i podejmuje decyzję w sprawie najbardziej politycznych akcji. Jestem przekonany, że pan prokurator krajowy ma dużą wiedzę na temat szpiegowania działaczy opozycji w Polsce w sprawie bezprawnych włamań Pegasusem. I przychodzi taki moment, gdzie ci, którzy mogą jeszcze gdzieś wyskoczyć, próbują wyskoczyć. Ale proszę też zauważyć, że ta komisja została przesunięta. Też są pewne problemy. I dla wszystkich miejsca w Trybunale Konstytucyjnym, dla wszystkich ludzi z tej specgrupy nie starczy. No tak, ale jeżeli oni uciekają do Trybunału, a przegrają wybory, no to Trybunał to też będzie wyglądał kompletnie inaczej, więc to takie trochę z deszczu pod rynnę. Będzie wyglądać, ale jeżeli podejmowane były bezprawne działania wobec opozycjonistów w Polsce, wobec adwokatów i prokuratorów, to prawda jest taka, że żaden immunitet przed tym nie uchroni. Dziękuję serdecznie. Dziękuję. Wszystkiego również. Dobrego. Krzysztof Brejza był razem z nami.